Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Zagrajmy w Horizon Forbidden West. Mamy iść do centrum danych. No i oczywiście przy okazji sobie zbierajmy tutaj wszystko, co tylko możemy. Czy tu jest jakieś przejście? Wydaje mi się, że gdzieś tu chyba powinniśmy się kierować, albo nie. W drugą bańkę. Patrzcie, tutaj mamy znowu drabinkę. Chcesz tam wskoczyć, czy niekoniecznie? No dobrze. Powiedz mi, czy Sona naprawdę nie miała nic przeciwko temu, że nie wróciłeś na świętą ziemię? Jako dowódczyni Nora rozumiała, dlaczego moim obowiązkiem jest iść za tobą. Ale jako moja matka nie była za tobą. A kiedykolwiek była? Chyba nigdy się nie uśmiechnęła. Chyba nie. Dobra, zatem chodźmy tutaj tą drabinką. W sumie dobrze, że od razu tak jakby weszłam tą zewnętrzną stroną, bo jakbym była w środku, to i tak bym się rozglądała, to nie wiem, czy bym wpadła na to, żeby akurat wyjść na zewnątrz i poszukać tam drabiny, żeby przejść. A, okej, dobra, tu mamy pięterko. Myślałam, że tu będę musiała jakoś przeskoczyć. Są też schody. No dużo jest tutaj takiego łażenia, że tak powiem. Takie ciągłe chodzenie po tych, aha, dobra, spoko, tych opuszczonych budynkach i ruinach. I takich cutscenek też zauważyłam, że też jest dosyć sporawo. Ocie, kurde, co to było? Tu są aż trzy. Jeśli zarżnęły wszystkich oseramów, nigdy nie dostaniemy się do centrum danych. Nie przemkniemy się koło nich i nie zdołamy ich pokonać. Znajdziemy osadę. Łowcy na pewno nam pomogą. To zajęłoby tygodnie. Nie mamy tyle czasu. Może wystarczy, żeby ten prom spał. To coś? Jak? Coś wymyślę. Zaczekaj. Aloy. Zaufaj mi. I poleciało. Muszę dostać się do tego promu, żeby wymyślić, jak go zrzucić na dół. No dobra. Rozejrzyjmy się tutaj po okolicy. Czyli widzę, że mogę iść albo lewą, albo prawą stroną. Dobra, chodźmy tędy. Jeśli dotrę na wieżę. A się rozpędziłam. Dobra. Czekajcie, tu mamy niunię. On tutaj będzie zawijał, więc może uda mi się go tutaj. Widział czy nie widział? Widział czy nie widział? Haha, kurde! Ale dostałam. Ej, naprawdę miałam nadzieję, że mnie nie zobaczy. Kurde, ej. Ej, przeklinowałam się. Nie! Kurde, Aloy, strasznie zamulasz. Okej. Kurde, jak ja mu tak życia nie odbieram. Szybko, szybko. Zanim we mnie strzeli. Co? Brak amunicji. Brak amunicji. Szybko, szybko, szybko. Ej, coś tu słyszę jeszcze.
szybko, szybko. Kurde, żeby takie małe... W ogóle strasznie wkurzające jest to, jak on we mnie strzeli, a ona się podnosi pół minuty. Kurde, nic nie widzę przez te liście. Dobra. Udało się. Nie było lekko. On jakiś taki... Kurczę, rzadsze tutaj mają te materiały. Niestety, no. Muszę przyinwestować tutaj w umiejętności wojownicze, żeby być potężną wojowniczką. Bo ja tutaj skradać się nie zamierzam. Przynajmniej później. Dobra, weźmy sobie to życie. Uzupełnijmy, bo... Trochę mi tu zeszło, widzicie? Jeden, kurczę, mały błąd. Potem ciężko z tego wyjść. Są tak silne te maszyny. Mam wrażenie, że... Dwójka jest zdecydowanie trudniejsza. Pod względem tego, że te stwory są silniejsze. Ewidentnie. Ale dobre uniki i kurczę, jakoś to można przełknąć. Ale trzeba naprawdę mega uważać, nie? Wiemy, czy tutaj czegoś nie ma. A, dobra, miałam w to coś nie wchodzić. Oki. Dobra, mamy drabinkę. Tam. Ta drabina zaprowadzi mnie na wieżę. Dobrze. Dobrze. Tam jest... Nie powtarzaj po mnie. Jeśli wybiję się z tego uchwytu, powinnam dosięgnąć. Nie udało się. Muszę spróbować jeszcze raz. Co się nie udało? A, podskocz i stuknij X, by użyć uchwytu. Stuknij kółko, zanim dosięgniesz uchwytu, by wyskoczyć w powietrze. Mam! Łoty kurde, jaki tutaj parkour praktycznie. Wow. Konkret. Już myślałam, że spadnę. O, tu mamy skrzyneczkę. Dobrze. No to co? Jakoś tutaj spróbujmy. Czekajcie, tu mam jeszcze... Widzę skrzynię jedną. Tu sobie zejdę. Dobrze. I na górę. Okej. Troszkę tu wieje, ale widoki są konkretne, trzeba przyznać. Dobra, gdzie teraz? Lecimy. Trzy wielkie maszyny zabijające oseramów i zostawiające wszędzie kwasy. Okej. Potężne te węże są, masakra. Wow. Wow. To widzę tu konkretnie. Którą rurą iść?
O, to jest pytanie. Kurde, trochę tu wysoko. Doskoczę tu? Czy tu? Ja pierdzielę. Spokojnie. Jak ja mam być spokojna? Jak to wszystko się tu, kurde, telepie. Jezusie. Niewiele brakowało. Kurde, widzicie to? Wieża za mną. Jaka tu jest wysokość? Lourdes. Ty i twój lęk wysokości. Nie dam rady przeskoczyć. Tu jest kabel. Może wykorzystam go, żeby przejechać. Dajesz. Jaki zawał. Cóż, mogę tylko iść wyżej. To się ledwie trzyma kupy. O ty. Kurde, na czas tutaj widzę będziemy. Yeah. Co tu się nagle tak wszystko zaczęło psuć? Tak tutaj dziwnie pusto. Wielkie klamry unieruchomiły prom. Gdzieś w pobliżu jest panel kontrolny. Musi być. Jeśli zluzuję te klamry, prom powinien wpaść prosto do zbiornika. Dobrze, zobaczmy, co my tu jeszcze mamy w okolicy. Świetnie. Kolejne maszyny przede mną. Gdzie ty je widzisz? Tu coś mamy, dobra. Węszyciel. Tędy będzie szedł, więc tutaj mam szansę go dziabnąć. To akurat spoko opcja. Pięknie. Tak to można, ale powiedziała maszyny, więc tak jak... Uo, by tu jeszcze jedna była na przykład. Że ta będzie jakoś tu, kurczę, szła. Dobra, ja się tu schowam. To chyba jest dobra trawka, co? Kurde, jakaś taka niska się wydaje. Chyba jednak tu pójdę. Nie chcę być w tej niskiej trawie, bo wtedy coś czuję, że duża szansa jest na to, że mnie zauważy. Dobra, poczekajmy na niego. Tu będzie blisko przechodził, to go dziabnę od razu. Zawsze się cykam, że trochę będę wystawać za bardzo i mnie zobaczy. Dobra. Czy mi się wydawało, czy tam jeszcze jedno była? Machina. Tak, patrzcie, kurde. Tu jeszcze jest jeden. Zby go oznaczę. O, patrzcie, tu jeszcze mamy pudło. Z tego, co widzę, to on tutaj, kurczę... Hmm.
dosyć daleko jest od tych kwiatuszków czerwonych, roślinek. Dobra, tu chyba będzie spoko, czy nie? Ej, co z tą jego ścieżką? Jakaś taka... A, bo on tutaj już zakręca, dobra. No tu trzeba nabrać sporej cierpliwości, widzę. Patrzcie, kurde, idzie dalej, a nie podświetla mi się ścieżka, czyli coś tutaj nie kmini. Bo tylko tutaj mi się ta ścieżka pokazuje. Ciekawe. What the fuck? Dobra. Zmyliło mnie jedna rzecz, bo tak się zbliżyłam i mi się wyświetliło marszczyn, zbierz. I tak mówię, o, mogę zaatakować. No i dupa, nie mogę. Dobra, weźmy to. Tak mi się trochę za szybko kliknęło. Ale nie było najgorzej. Jak robimy sobie te takie fajne uniki, to jeszcze w miarę jestem w stanie uciec przed tymi ciosami. Chociaż nie będę ukrywać, te ciosy ich odejmują mi pół życia, więc to jest drama. Muszę mega pilnować, żeby non-stop sobie życie dodawać. No ale mam 9 na 10, więc jest spoko. Nie powiem, fajnie byłoby sobie zupgrade'ować życie. Czekajcie, tu coś jest fajnego. O, mamy ogniwo węszyciela, spoko. Tu może to być weźmy. Okej, dobra, luknę. O, tu jeszcze. Dobra, to patyczki. Dobrze. Zluzuj klamry. Dobry tekst. Kurde, niech to spadnie, bo inaczej to je tylko rozzłości. Prąd zaplątał się w te kable. Muszę wspiąć się na wieżę i jakoś je odłączyć. A nie możesz łukiem? Stać się na tę wieżę. Oj, Aloy. Dobra, którędy na te wieże? Skan fokusem powinien pomóc. Spróbujmy. Jeśli ściągnę tę belkę, może winda też spadnie. Okej, spróbujmy zatem. Co, mogę do góry jechać, czy co? Co to dało? Okej, czyli możemy się wspinać. Ach,
Trzeba odczepić kable, muszę się wspiąć bliżej promu. Dobra. Tutaj mamy schody. To ten... No kurde, fart życia, nie? Fart życia. Czemu się nie chwyciłaś, Aloy? Co tu się dzieje? Aloy! No bez takich mnie tu... Nie wierzę w to. Dobra. Jeszcze raz. Raz już w ogóle gdzieś spadłam. Ojku. Jak tam wejść? Ale popsułam. Nie no, jakoś się chyba musi, co? A, dobra, jest ta winta. Już myślałam, że coś sknociłam konkretnie. Dobra, dajesz. W takim razie, no ja bym się tu rozbiegła i bym się tego chwyciła, no ale czemu ona się nie chce chwycić, to ja nie rozumiem. Dobra, chwyciła się, może coś nie załapało. Dobra, 26 kroków nam zostało. W którą banieczkę teraz? Tu u góry coś mam jeszcze. Tu trzeba skanować okolice, bo w ogóle są takie miejsca, że nawet na przykład nie widać, w którą by tutaj stronę się poruszać teraz najlepiej. O, tutaj jest przejście. Dobra, to skrzypienie nie wróży dobrze. Muszę szybko odłączyć te kable. Może i nie wróży, ale wydawało mi się, że tutaj... Czekajcie. To jesteśmy piętro wyżej i tak, tutaj była skrzynia. Dobra. To powinno być właściwe miejsce. Dobrze, do góry. Tam. Ten łącznik spaja ze sobą kable. Gdy w niego strzelę, powinien się rozpaść. Spróbujmy. Pora się wdrapać wyżej i odłączyć drugi pęk. Dobra, czyli co tutaj? Nie ma tu jak wspinać się na chybotliwą wieżę ponad zabójczymi maszynami. Może warto mieć rację, ale nie mam teraz wyjścia. No słuchaj, Aloy, no sama tego chciałaś, więc na dobrą sprawę. Dobra, powoli. Dobra, czyli co, tędy myślę. Chodźmy. Zawsze boję, że spadnę. Jest i drugie złącze. Wygląda identycznie. Przez chwilę myślałam, że tak jakby nie ogarnęłam i drugi raz w to samo miejsce weszłam. Ej, chciałabym łupy tam pozbierać po nich. Kurde. Myślałam, że mnie też pociągnie. Mało brakowało. O,
Oj! Wow. Celować w niego. Dobra. Pokaż się, Niunia. Kurde, weźcie jeszcze to, wycelujcie. Też tak nie easy peasy. No pokaż się. Mamy to. Kurde, jak mu to mało życia odebrało, ja pierdzielę. O, dobra. To było konkretniejsze, że tak powiem. Ej! Tam, kanistry są teraz odsłonięte. Powinnam w nie celować. Kurde, myślałam, że go... Myślałam, że go pokonałam. Jakie kanistry? Jakie kanistry? Ej, szybko strzały. Ja mu w ogóle coś życia odbieram? Jaka żenuła. Kurde, jaki straszny ogon! Niech to wyrwał się! Muszę ją szybko załatwić. Muszę no raczej. A może Fokus znajdzie coś przydatnego? Co to się wali? Szybko, życie! Co to jest? Zobaczmy, co to potrafi. Ej, weź tym strzelaj. Aloy. O ty kurde. Ale masakra. Jacie, co to jest? Jaka masakra. W końcu. Na samym początku już takie coś? Warry musi znaleźć inną drogę. Jezusie nazryjski. No to widzę, że się konkretnie tutaj zaczyna. Dobra, zbierzmy sobie wszystko. No way. Kurczę.
Straszna była ta żmija. Wyobraźcie sobie w ogóle walczyć z trzema. No, widzę, że tutaj te stwory teraz to, no, nie mają litości. Rzekłabym, że wręcz nie umywają się co do jedynki. Zregenerujmy sobie życie. Wpadł nam też pierwszy punkt doświadczenia. Rozumiem, że tutaj już wszystko z niego zgarnęłam. Dobra, weźmy sobie tutaj do schowka. Zobaczmy za tym, jak wyglądają nasze umiejętności. Zdobywasz swój pierwszy punkt umiejętności. Punkty umiejętności otrzymujesz przy awansowaniu na nowy poziom oraz za wykonywanie misji i aktywności. Wybierz drzewko umiejętności i stuknij X, aby je otworzyć. Wybierz umiejętność i przytrzymaj X, by się jej nauczyć. Okej, dobra, czyli możemy sobie przeskakiwać. Widzę, że póki co mogę zacząć tutaj od tych pierwszych chyba jedynie. Chociaż nie. Aby odblokować, musisz poznać dalszą fabułę. Aha, czy ja nawet nie mogę sobie wybrać, z którego bym chciała sobie... A, tutaj mogę, dobra. Szybka traperka. Szybciej rozstawiasz pułapki. Jakiś żart. Skupienie. Zwiększ limit skupienia, co pozwala dłużej go używać. Wyceluj przy użyciu L2 i stuknij R3, by skupić się i spowolnić upływ czasu. To jakaś kudeczki się wyświetlają od razu. Mistrzowskie strzelnictwo, ale ja tego nie mogę. Co my tu dalej mamy? To też mogę wybrać. Silne lekarstwo. Lecznicze jagody regenerują więcej zdrowia. No ale to chyba nie najgorzej póki co mamy. Bezszelestny cios zadaje większe obrażenia. Oraz obrona na wierzchowcu. Wiecie co? Chyba tylko to skupienie wezmę. Chyba, że to leczenie doda mi więcej życia, jak to rozumiecie. Stuknij górny krzyżak, by użyć leczniczych jagód z torby na leki. Plus 50 do leczenia, plus 50 do szybkości leczenia. Chociaż w sumie dobra, weźmy sobie leczenie. Pięknie. Pierwszy punkt wykorzystany. Od razu mi tutaj coś wskoczyło. A, to jest chyba jakaś taka dodatkowa umiejętność, bo to jest przypływ odwagi. Opanuj wszystkie trzy połączone umiejętności, aby automatycznie go odblokować. O, spoko opcja, trzeba przyznać. Aby korzystać z przypływu odwagi, aktywuj go. Przypływy odwagi to potężne zdolności specjalne, które do użycia wymagają zgromadzenia odpowiedniej odwagi. Możesz to robić poprzez wykonywanie różnych działań w walce, takich jak odrywanie elementów maszyn, trafianie w słabe punkty i pokonywanie przeciwników. Każde drzewko umiejętności zawiera inne przypływy odwagi i niepowtarzalne atuty. Okej, brzmi całkiem ciekawie. No dobrze, moi kochani, i tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!